Cześć, słuchajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda praca mobilnego masażysty. Na moim przykładzie dosłownie krok po kroku, mega szczegółowo, jak wygląda moja praca jako masażysty jako masażysta mobilny. Ale zanim zacznę, chciałbym nawiązać do mojego wcześniejszego filmu Ekonomia Wdzięczności. Jestem mega ciekaw, po prostu mnie to ciekawi, nie żebym był załamany czy coś, ale jestem mega ciekaw, co się zadziało, co takiego powiedziałem, że mam tyle łapek w dół pod tym filmikiem. Pierwszy filmik, gdzie mam więcej niż jedną łapkę w dół, więcej łapek w dół niż w górę. Pierwszy raz się to zdarzyło. Żadnego komentarza, oczywiście, i po prostu nie wiem, czy to. Coś powiedziałem, kogoś uraziłem, co, czy coś zrobiłem, czy nie wiem, miałem brudną koszulkę, czy o co chodzi? Mega mnie to ciekawi. Jeżeli ktoś z Was, teraz oglądających, dał łapkę w dół pod filmikiem Ekonomia Wdzięczności, to fajnie by było, jakbyście dali mi może wskazówkę albo powiedzieli, o co chodzi. Bo jeżeli. E... Macie jakiś faktycznie taki mm, powód, to mi powiedzcie i postaram się to naprawić. E, także byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ci, co dali łapkę w dół, to e, wytłumaczyli albo mi podpowiedzieli, co mogę zrobić lepiej. Hmm? Dobra, wracając do tematu, powiem Wam dokładnie, krok po kroku. Więc tak, e, jestem masażystą mobilnym. Czyli dojeżdżam do domu do pacjenta. Nie przyjmuję u siebie ani w żadnym kabinecie. Dojeżdżam. Więc, tak, jak już wiecie, w masażu uczestniczą dwie osoby. Masażysta i osoba masowana. Więc mamy już jedno masażystę. To jeszcze musimy znaleźć mas osobę masowaną, czyli pacjenta klienta. I są w sumie dwie opcje. Albo ta osoba się do Was zgłosi, albo Wy musicie znaleźć daną osobę, i na przykład w, w rozmowie e, jej zaproponować, hej, a może się umówisz na masaż, albo bolą cię e, ktoś się skarży na ból pleców, hej, a może ci wymasować te plecy. I dobra, jak już znajdziemy e, pacjenta klienta, bo pozyskiwanie to powiedzmy zupełnie. E, osobna, wielka historia: mamy osobę, która chce masaż. Dobra. To wstępnie ja się dowiaduję, o co chodzi, e, czemu ta osoba chce masaż. E, co będzie masowane, mniej więcej, bo mm, chciałbym też nieraz wiedzieć, żeby się lepiej przygotować bo ja nie znam wszystkich jednostek chorobowych. Jeżeli ktoś mi nagle wyskoczy z jakąś, której nie znam, to po prostu jestem nie do końca przygotowany. Nie wiem w jaki sposób podejść do tego do danej osoby, do danego problemu. Dlatego lubię wiedzieć, o co wcześniej chodzi, wcześniej o co chodzi, żeby się móc lepiej przygotować. Mam książki, mam znajomych fizjoterapeutów. E, są fora jest internet, także ja, mo, ja mam możliwość się przygotowania na maksa, żeby na maks, m, maksymalnie dobrze e, pomóc pacjentowi. Dobra. E, jak już wstępnie wiemy o co chodzi, to wtedy możemy zaproponować e, jaki masaż, e, jaki czas trwania tego masażu. E, i przedstawić powiedzmy, to cenowo wszystko, ale mówię tak wstępnie możemy to przygotować, bo nieraz na miejscu się okazuje, że problem jest większy niż dana osoba mówiła, bo na przykład powie, a no wiesz, w krzyżu mnie boli, i OK. A nagle w testach wyjdzie, że nie wiem, to rwa kulszowa albo Coś jeszcze innego, nie wiem teraz, ale powiedzmy, to jest większy, bardziej rozległy temat. I może się okazać, że dana osoba potrzebuje innego masażu albo dłuższego, albo krótszego. Także to wszystko wstępnie możemy ustalić, a ostatecznie często się okazuje dopiero na miejscu. Dobra. Wstępnie ustaliliśmy. Jaki masaż, czas trwania, trzeba znaleźć termin. E, ja zazwyczaj podaję swoje wolne terminy. Dana, e, dany pacjent sobie wybiera. OK, zapisuję. E, I mamy umówioną e, wizytę. Potrzebuję tylko jeszcze adres. E, mając już adres, wybieramy sobie. Najszybszą albo najkrótszą trasę, możliwą trasę, bo ja na przykład na samym początku dojeżdżałem do pacjentów komunikacją miejską. Nie miałem samochodu, więc komunikacja miejska autobus, pociąg, tramwaj w Ktańsku także to, to wcale nie jest przeszkoda. Uwierzcie mi: 118 kg plus plecak. Albo torba i jechane. Poważnie. Także to nie jest problem. Eee, dobra. Żebym się nie pogubił. Eee, dobra. A wiecie, jeszcze mam taki pomysł. Jak nie macie swojego samochodu... Ale na przykład macie prawo jazdy, nie macie swojego samochodu, a już nie chcecie jeździć komunikacją miejską, chcecie tym samochodem, ale nie macie swojego, to macie w sumie dwa wyjścia, mi przychodzą do głowy dwa wyjścia. Jedno to możecie wypożyczyć samochód na minuty. Na przykład my tutaj w Gdyni to mamy na pewno trafikara, Mimów i jeszcze jest. Z... Nie. Chyba coś na Z, ale. Nie przypomnę sobie, nieważne. Mamy przynajmniej trzy firmy tutaj w Gdyni, e, chyba na całym, w całym trójmieście. E, także, na przykład, auto na minuty, albo może ktoś z Waszych znajomych albo z rodziny ma samochód i możecie e, pożyczyć na przykład na godzinkę. Może to nie będzie dla kogoś problem, więc e, popytajcie. Naprawdę warto pytać, polecam. Dobra. Ok, e, jesteśmy już u pacjenta. Zaczynamy naszą wizytę. Pierwsze co, to e, zaczynacie wywiad i diagnostykę, bo to, co wam wcześniej powie e, pacjent-klient. Nie zawsze się zgadza w rzeczywistości, może być zupełnie inaczej, więc warto jeszcze raz zrobić wywiad i zrobić testy. I wtedy macie już jako taki pogląd fajnie, jak dany pacjent ma jeszcze jakieś badania obrazowe czy rentgen, czy tomograf, czy rezonans magnetyczny. To w ogóle macie szersze, szersze takie spojrzenie na całość. No, więc zaczynacie od tego, i wtedy na podstawie wywiadu i diagnostyki możecie już ostatecznie podjąć decyzję, co masujecie, w jaki sposób, i dobieracie całą tą terapię. Masujecie. Skończone. Dajecie jakieś zalecenia po masażu, możecie dać e, jakieś wskazówki, na przykład e, jak sobie dalej samodzielnie e, ma pacjent radzić i możecie też. E, o, często pytam e, osoby po masażu, jak się czują. Czy czują jakąś różnicę, czy jest le, na przykład lżej, czy mniej boli, bo często się. E, Trafiają pacjenci z bólem, to o to też pytam. E, fajnie jest mieć taki feedback. Dobre, dobrze jest mieć feedback. E, dobra. Jak już daliśmy zalecenia, e, warto też na przykład powiedzieć, czego nie robić, albo co, co robić. Ale też czego nie robić. Na przykład, jak ktoś ma problem z plecami, a nie potrafi na przykład podnosić, nie zna techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów z ziemi, to lepiej, żeby tego nie robił. Więc pamiętajcie też nie tylko to, co robić, czyli na przykład, no proszę poćwiczyć brzuch, proszę to, dużo pić i tak dalej. Mówcie też jeszcze, czego nie powinni robić. Dobra. I na sam koniec Żegnasz się, albo umawiasz się na następne wizyty. Bo w sumie rzadko pomaga jeden masaż. Tylko jeden masaż to mało. 30-60 minut to jest zazwyczaj za mało, żeby pomóc. Także e, warto namówić albo po prostu zachęcić. Daną osobę, żeby umówić się na następny masaż. Zdecydowanie łatwiej jest e, utrzymać daną osobę, która już skorzystała z Waszych usług, niż szukać nowych osób. Chyba, że macie bardzo słabą jakość tych usług. To chyba łatwiej jest znaleźć niż utrzymać. Ale jeżeli usługi macie na wysokim poziomie, e, a chyba każdy do tego zmierza, każdemu na tym zależy, więc prędzej czy później e, usługi będą na wysokim poziomie, więc warto e, starać się maksymalnie utrzymać e, tą osobę, e, a nie szukać ciągle nowych. Oczywiście jeżeli dana osoba potrzebuje jeszcze pomocy. Bo też fajnie zauważyli e, chłopacy z projekt masaż, Patryk Sobotka i Maciej Duciński. Żeby nie hodować pieczarek. E, chodzi o to, że jeżeli możesz komuś pomóc, e, to pomóż mu najlepiej, jak potrafisz e, i nie przeciągaj tej terapii. To nie, to nie chodzi o to, żebyś e, nie wiem, teraz do końca życia e, chodził do kogoś na masażę, tylko chodzi o to, żebyś mu pomógł. Więc e, pamiętajcie też o tym, żeby nie przedłużać specjalnie całej terapii. Dążcie do tego, żeby wyleczyć kogoś i maksymalnie mu pomóc, a nie żeby utrzymać jak najdłużej daną osobę, bo płaci. Takie e, tak, takie mają podejście chłopacy z Projekt Masaż i bardzo mi się to podoba i też do tego e, dążę, żeby jak najszybciej się pozbywać e, ludzi, ale e, pozbywać się ludzi, którzy już są wyleczeni, którzy nie mają już problemu albo zdecydowanie im się zmniejszył i nie potrafię im lepiej pomóc. To tacy ludzie będą zadowoleni, bo im przecież pomogliście, więc marketingowo to spoko, bo oni będą mówić ale zajebisty masażysta, pomógł mi tak szybko albo pomógł mi i powiedział, że to już koniec, nie zdziera więcej ze mnie kasy. Spróbujcie. Dobra. Myślę, że to tyle. Eee, może macie jakieś inne doświadczenia właśnie z pracą e, mobilnego masażysty. E, podzielcie się śmiało w komentarzach, jak Wy to robicie. Może, może ja coś źle robię. Nie wiem. No, jak wstawiłem filmik o działalności nierejestrowanej, to e, kilka, albo nawet kilkanaście wiadomości prywatnych dostałem e, o tym, jak, jak samodzielnie, właśnie jeździć do pacjentów, jak mobilnie pracować? I nie wiem, dla mnie to było zupełnie oczywiste, ale dla wielu osób nie, dlatego zdecydowałem się też nagrać to wideo. Yy, I powiedzcie, może ja coś źle robię i mi podpowiecie, co mógłbym poprawić. W końcu też masażyści mnie oglądają i fizjoterapeuci, więc <laughs> przynajmniej jeden fizjoterapeuta mnie ogląda, to wiem na bank dobra dzięki za uwagę do następnego filmu i ci co dali łapkę w dół pod ekonomią wdzięczności byłbym bardzo wdzięczny e, gdybyście e, napisali mi o co chodzi czy tak po prostu może nie wiem, nie podobała mi się moja twarz to nie musicie tego oglądać luz dobra, dzięki do następnego, cześć